Najlepszym sposobem do przygotowania się do wykonywanego w przyszłości zawodu jest praktyka, sprawdzenie, jak konkretna praca wygląda od kuchni. Dobrym rozwiązaniem są konkursy praktyczne, a w jednym z takich właśnie konkursów w minioną sobotę wzięli udział aplikanci. Nasze dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Będzie polegało na tym, że zaprezentują tutaj swój talent. To jest zresztą pierwsza próba dla wielu z nich. Wystąpienia przed sądem. Każdy z obecnych tutaj występujących wcześniej wylosował kazus, czyli pewien problem prawny, prawniczy, oparty na prawdziwych sprawach, które toczyły się przed sądami. Z tym, że oczywiście tutaj nazwiska, inne dane, że tak powiem, wrażliwe zostały zmienione, ale niemniej cały obraz spraw jest autentyczny i każdy z biorących udział w tym krasomówczym konkursie przygotował swoje wystąpienie i dzisiaj nam zaprezentuje. 14 grudnia 2000 roku powódka. Konkurs krasomówczy odbył się w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Świdnicy, którego sędzia był jednym z jurorów oceniających uczestników konkursu. Będziemy oceniać pod kilkoma względami. Przede wszystkim będzie nam chodziło o ten aspekt stricte merytoryczny, czyli ocena zagadnienia prawnego, bo w każdej sprawie jest jakiś problem, jakieś zagadnienie. Aplikant będzie tutaj, są pary, będzie występował w roli oskarżyciela bądź obrońcy w sprawach karnych, natomiast w sprawach cywilnych będzie reprezentował stronę powodową bądź pozwaną. W jednym przypadku jest to tak solo występowanie w imieniu osoby, która wnosi o kwestie upadłości konsumenckiej. Jest taki jeden przypadek i w związku z tym my będziemy oceniać kilka tutaj aspektów tych wystąpień. Przede wszystkim, jak mówię, rozwiązanie tego problemu prawniczego, ale niezależnie od tego mamy właśnie między innymi w jury aktora, dyrektora Teatru Jednogórskiego, pana Tadeusza Wnuka, który będzie patrzył właśnie na mowę ciała, nie tylko, prawda, sposób wypowiadania, bo jak sama nazwa, konkurs krasomówczy ma służyć temu, by zabłysnąć, pokazać swój talent i jednocześnie zdobyć, jak mówiłem, to doświadczenie. Mamy też w składzie jury pana prezesa Sądu Okręgowego, pana sędziego Tomasza Wysockiego, który z kolei ma to doświadczenie jako sędzia i też będzie jak gdyby z innej pozycji obserwował właśnie tak, jak sąd patrzy na występujących adwokatów, prawda? I będzie oceniał też pod kątem właśnie widzenia takich wystąpień przez sąd. I mamy tutaj pozostałe osoby, łącznie ze mną, jesteśmy adwokatami, więc my będziemy patrzeć już pod kątem naszej profesji, jak adwokat powinien tutaj zaprezentować problem. Konkurs w Świdnickim Sądzie to pierwszy etap ogólnych zmagań aplikantów. Jest to tak zwany izbowy konkurs. Dwoje zwycięzców, których wyłonimy na pewno po burzliwej naradzie, prawda, po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, będzie reprezentował naszą izbę na spotkaniu środowiskowym. Krasomówczy będzie 3 czerwca w Katowicach, gdzie z kolei 5 izb poza naszą 4 będą ich przedstawiciele walczyć o finał. Finał będzie ukoronowaniem dla wszystkich tutaj aplikantów w naszej całej ojczyźnie, w Polsce. I zwycięzcy oczywiście poza sławą zdobędą też nagrody. Aplikanci, którzy w tym etapie zajęli pierwsze 3 miejsca, otrzymali nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiątkowe dyplomy. Takie konkursy mają za zadanie przygotować przyszłych adwokatów do wystąpień przed sądami, a także mają służyć kulturze słowa.